Radiosud.pl. Największy portal informacyjny regionu. W Muzeum Ziemi Kępińskiej w czwartkowe popołudnie uroczyście otwarto wystawę czasową pod tytułem Młodzi Artyści. We współpracy z księdzem Markiem Naglerem, który od 2016 roku jest proboszczem parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Hanulinie, w Kępińskim Muzeum zaprezentowano przegląd prac plastycznych dzieci i młodzieży z Hanulina oraz Klin. W wernisażu udział wzięli licznie zaproszeni goście na czele z burmistrzem miasta i gminy Kępno Piotrem Psikusem. Te dzieci oddają to, co czują i jak czują. I za to są cenne, za to powinniśmy je podziwiać, szanować i kibicować im, żeby jak największe sukcesy w tej dziedzinie, chociaż też słyszymy, tak powiem, biega i w sztukach walki jedna z dziewczyn. Także zainteresowania są różnorodne, żeby życzę im szczerze powodzenia. Niech będą dumą swoich rodziców, opiekunów, tu obecnych dziadków i niech będą szczęściem dla swoich rodziców i dziewczyn. Wśród wystawionych prac podziwiać można było pracę 7 uczennic, 15-letniej Nikoli Wiśniewskiej, 12-letniej Zosi Ciby, 6-letniej Zuzanny Florczak, 10-letniej Nataszy Zazuli, Hanny Fras, Weroniki Florczak oraz 12-letniej Katarzyny Florczak. To bardzo utalentowani uczniowie, mówił podczas wernisażu ksiądz Marek Nagler, autor kilku prac znajdujących się na wystawie. Kiedy byłem w odwiedzinach duszpasterskich, te dzieci zaczęły się chwalić swoimi pracami. Pomyślałem, no nie możesz być takim egoistą. Podziel się przestrzenią w tym pięknym muzeum. Z nimi wypromuj, ponieważ życzę tym moim małym artystom, żeby to był taki początek szukania drogi przez sztukę, malowanie, może do końca waszego życia. Nie wiem, czy wam się to uda, ale chcemy wam pomóc. Uświetnieniem wydarzenia był występ muzyczny Weroniki Przybylskiej oraz Nikodema Klatki. Wystawę zatytułowaną Młodzi Artyści oglądać można w Muzeum Ziemi Kępińskiej imienia Piotra Potworowskiego do 14 kwietnia.